12 maja w Domu Kultury w Chmielnie podpisano umowy na dofinansowanie z programu Aktywne Sołectwo Pomorskie. No dzisiaj bardzo takie mocne wydarzenie, czyli wręczaliśmy nagrody za aktywne sołectwo i robimy to już czwarty raz w historii. Gminy, sołectwa składają swoje projekty, u nas komisja je ocenia i punktuje i te najlepiej ocenione najwyżej dostają wyróżnienia. Ale również i to, że możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast samorządowcy od szczebla gminnego do naszego to są ci sami ludzie, czyli bardzo, myślę, aktywni, ci, co chcą pracować, którzy coś tam w życiu osiągnęli i chcą dalej coś osiągać. Dlatego też jest to tak bardzo ważne. Trochę patrzę tak z niepokojem, bo ten pieniądz, nie dość, że on jest coraz mniejszy w sensie wartości nabywczej, to te 10 tysięcy nie jest wystarczające. To jest taki symbol, ale zawsze uważamy, że my damy 10 tysięcy, wójt dołoży 10-20, mieszkańcy danych wiosek włożą swoją robotę wartą 10-20 tysięcy i coś z tego się robi. A to, co się zrobi samemu, to jest i dbałość, i inne spojrzenie. No i myślę, chwała dla danej wsi. 12 maja odwiedził nas wicemarszałek pan Józef Sarnowski wspólnie z panem dyrektorem Krzysztofem Pałkowskim w celu podpisania umów na dofinansowanie projektu Aktywne Sołectwo. Nasza gmina, jako jedna z dwóch w powiecie kartuskim, została beneficjentem tych środków. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych na projekt przygotowany przez sołectwo Zawory o nazwie Leśna Strefa Aktywności. Powstanie bardzo przyjazny i dla środowiska, i dla dzieci taki leśny mini park, mini plac zabaw. Warto tu przyjeżdżać, bo i walory turystyczne, i kulturowe, i dbałość o te wszystkie sprawy związane z krzewieniem kultury, ze sportem też. Także bardzo wysoko oceniam gminę Chmielną i uważam, że no są to są tu ludzie, którzy mają wiele pomysłów. W 2021 roku złożone zostały aż 92 wnioski, spośród których do dofinansowania wybrano 40. Wśród beneficjentów czwartej edycji programu są dwie gminy z powiatu kartuskiego i trzy z powiatu kościerskiego. Koła gospodyń wróciły po wielu, wielu latach niebytności w naszym środowisku. Dzisiaj po raz kolejny tych kół jest coraz więcej. Jedno z pierwszych kół, właśnie koło z Kolonii, uzyskało tą dotację, więc dla nich 10 tysięcy będzie to ogromna kwota, którą będą mogli przeznaczyć na przygotowanie odpowiedniego swojego repertuaru, czyli wyposażenia tej kuchni, tych najbardziej potrzebujących rzeczy. Zawsze potrzeb jest bardzo dużo i mam nadzieję, że Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii wykorzysta tą dotację w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Na terenie gminy Nowa Karczma środki uzyskane z dzisiejszej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na aktywne sołectwo przeznaczone będą na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Stary Barkoczyn. Mieszkańcy wnioskowali i też swoim sumptem chcą wykonywać pracę i zagospodarowywać ten teren. My jako gmina do kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski na pewno dołożymy brakującą część, tak żeby teren ten mógł być wykorzystywane na spotkania integracyjne dla mieszkańców, ale również na miejsce spotkań, też i rekreacji. Na terenie gminy Karsin środki z aktywnego sołectwa będą przeznaczone na modernizację i powstanie pięknego takiego miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Miedzno. Jest to piękna miejscowość położona nad rzeką Wdą, w bezpośrednim sąsiedztwie kręgów kamiennych. Będzie to miejsce spotkań, odpoczynku dla turystów i także mieszkańców. Te środki są naprawdę nam bardzo potrzebne, bo dzięki nim tam powstanie coś naprawdę wspaniałego, a i w innych okolicznościach ta miejscowość nie miałaby żadnej szansy na to, żeby powstał tam takie fajne miejsce, które zbudujemy. Gmina Kościerzyna otrzymała 10 tysięcy złotych na rozbudowę placu zabaw w Łubianie.